bardzo ważny dzień w historii naszej szkoły, 23 czerwca 2022 roku, dzień naszego setnego jubileuszu, co prawda przełożony o 2 lata z racji pandemii. Szkoła nasza powstała w 1920 roku, 5 października dokładnie. Pierwszym kierownikiem szkoły był pan Tadeusz Sikora i od tego czasu rzeczywiście szkoła zmieniła swoje oblicze. Współczesna szkoła pracuje inaczej, uczy inaczej, przygotowuje trochę inaczej młodych ludzi do życia. Dzisiejszy jubileusz to taki moment na spotkanie pracowników, nauczycieli, uczniów, rodziców, ale też absolwentów naszej szkoły. A tych absolwentów szkoła na przestrzeni 100 lat swojej działalności wykształciła ponad 1000, dokładnie 1166. Wśród absolwentów mamy zarówno księży, siostry zakonne, jak i wielu nauczycieli, samorządowców, policjantów, żołnierzy. Więc tak naprawdę podstawowa szkoła stanowi bazę do tego, żeby młodzież i dzieci w dalszym procesie edukacyjnym, ale i wychowawczym były przygotowane do życia w nowej rzeczywistości. Korzystamy z bardzo wielu dostępnych źródeł wiedzy, korzystamy z nowoczesnych technologii. Mam nadzieję, że uczniowie naszej szkoły są zadowoleni z tego, że pracujemy w tak nowoczesnym i dobrze wyposażonym budynku. Ja jestem absolwentką tej szkoły. Ja jestem absolwentką tej szkoły, rocznik 1985. Spośród moich nauczycieli wielu już jest nieżyjącymi nauczycielami, ale ci, którzy żyją jeszcze, byli obecni na dzisiejszej uroczystości.